Ja jestem tu, ty jesteś tam. Co się stało z naszym życiem? Tak jakby czas się zatrzymał w miejscu. Ja jestem tu, ty jesteś tam. Gdziekolwiek spojrzę, widzę twoją postać, moja ukochana. Sen nie chce nadejść. Wspomnienia nie chcą odejść. Bez ciebie moje życie jest niemożliwe. Ja jestem tu, ty jesteś tam. Co się stało z naszym życiem? Co się stało z naszym życiem? Dziwny smutek jest dookoła. Usycham z tęsknoty. Usycham z tęsknoty za tobą. Czemu nawet na moment? Twoja twarz nie znika sprzed moich oczu? Dni i noce przemijają, a samotność nie chce minąć. Nie mogę rzec do ciebie słowa, nawet gdybym pragnął. Jak mam wyrazić swój ból? Ja jestem tu, ty jesteś tam. Co się stało z naszym życiem? Dobrze, to do widzenia. Nie zapomnij pisać. Gdziekolwiek słyszę odgłos kroków. Zdaje się, że to ty przyszedłeś. Jak świeży powiew. Oddałeś swój zapach memu tchnieniu. To były te dni, kiedy byliśmy zawsze razem. A teraz taki dystans jest między nami. Ja jestem tu, ty jesteś tam. Co się stało z naszym życiem? Dobre pieski nie gryzą dobrych ludzi, kolego. Cieszę się, że go zatrzymałeś, bracie. Ściga mnie jak szalone. Czemu cię goni? Zmusza mnie do biegania.
Pies jest wianem mojej żony. Pochodzi od mojej teściowej. A ja myślałem, że chcecie ugryźć to sprawka mojej żony. On tylko zmusza mnie do biegania. Ale zdziwiłem się, że zatrzymał się na dźwięk twojego głosu. Tak, bo sam miałem dwa psy Tigera i Pin. Też zabierałem je na spacery, rozumiem. Dopiero przybyłeś do Delhi? Tak, przyjechałem wczoraj, żeby mieszkać z moim synem. Widzisz tamten budynek? Urvashi. Właśnie ten. Kto mieszka w Urvashi? Sanjay. Sanjay Malhotra. Trzecie piętro? Więc jesteś ojcem Sanjaya? Tak, znasz go? Oczywiście. Masy na Rahula. Bardzo słodki dzieciak. Przychodzi do mojej kafejki muzycznej. Muzycznej kafejki. Za Urvashi. Muzyczna galeria Archiego. To moje. Rozumiem. To dwa w jednym. Możesz posłuchać muzyki i napić się kawy, jeśli chcesz. Właściwie to trzy w jednym. Trzy w jednym? W holu w środku jest biblioteka. Możesz też czytać, co chcesz. To znaczy, ktoś musi wejść do dziury Angkor dziura, żeby coś przeczytać. Nie. Nie dziura. Duży hol, 20 na 20. A, rozumiem. Więc jesteś Gujaratczykiem? Ale moja żona mówi w hindi. Aha, znowu dwa w jednym, rozumiem. Motabhai, jesteś żartownisiem, prawda? Czemu nazywasz mnie Motabhai? Czy wyglądam grubo? Mota, gruby? Nie gruby. W Gujarati, Motabhai to starszy brat. Godny szacunku. Jak się nazywasz? Hemantbhai Patel. Tak, tak, już ruszam. Znowu zmusza mnie do biegania. Musisz przyjść do mojej muzycznej kawiarenki i napić się kawy mojej żony. To kawa pierwszej jakości. Piję tylko herbatę, którą parzy moja żona. To znaczy, kiedyś parzyła. Pierwszy raz nie parzę ci dziś herbaty. Przepraszam. Uffo. Siedzisz sobie tutaj z gazetą, a Sanju robi o nią awanturę. Będziesz w domu cały dzień. To przeczytasz sobie później. Kiran, gdzie jesteś? Co się stało? Nie dostanę dziś herbaty? Wiedziałam, że to nastąpi. Co nastąpi? Wiesz, że służąca odeszła, jak tylko mama przyjechała. Odeszła? A co mama ma wspólnego z odejściem służącej? Nie zdajesz sobie sprawy, jak rozpuszczone są dzisiejsze służące. Odmówiła spania w kuchni. Czemu milczysz? Nie zamierzam wstawać rano i robić każdemu herbatę. Niech sama sobie robi herbatę. Nie denerwuj się, Kiran. Jestem tu. Jestem przyzwyczajona do pracy. Kiedyś robiłam herbatę waszemu ojcu. Teraz będę ją robić moim dzieciom. Rena, pośpiesz się. Znowu będę przez ciebie spóźniony. Nic nie poradzę. Jest dodatkowa osoba do obsłużenia. Muszę gotować także dla twojego ojca. Prasować jego ubrania, wyszykować Rahula. I nikt mi nie pomaga. Paskali, mamo. Wychodzę. Do widzenia, dziecko. Cześć. Czemu to tyle trwało? Wskakuj, wskakuj. Witaj, ślicznotko. Mamo, idę dziś na kitty party. Ugotuj sobie na wieczór, co chcesz. Ale Payal już wyszła. Wróci dopiero wieczorem, po lekcjach tańca. Paskali. Bracie. Wejdź. Witaj, Motabhai. To moja muzyczna kafejka. Wejdź do środka. Muzyczna kafejka. Widzisz?
Shanti. 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 Zajmij się swoim posagiem. Już idę. Ty zawsze się na nim wyżywasz. Co jest? Czemu krzyczysz? Pies zawarczał. A ona mówi, że ja krzyczę. To jest dziadek Rahula. Mówiłem ci, że spotkałem go w parku. Motabhai, to jest moja żona. Wybacz, upuściłaś przeze mnie swoje cytryny. Bardzo dobrze mówisz w hindi. Proszę, nie zawstydzaj mnie. Rzeczy upadają, Motabhai. Ale ona zawsze i tak jutro zbije parę jajek. Jest nie tylko moją żoną, jest moim życiem. Moją lepszą połową. Siedźcie, proszę. Przyniosę wam wspaniałej kawy. Czy mogę w zamian poprosić o herbatę? Przynajmniej spróbuj mojej kawy. On chce herbaty, więc daj mu herbatę i zrób ją porządnie. Kiedyś zrobiła herbatę, a klient powiedział, wspaniała zupa. Ale skąd małpa ma wiedzieć, że parkiet jest krzywy? Boże, jeśli musisz używać hinduskich przysłów, rób to właściwie. Czemu je mieszasz? Nie, zawsze używam jednego. Kłamiesz. Motabhai, ty rozstrzygniesz. Mówisz po hindusku, prawda? To, którego użył przed chwilą, czy nie było mieszanką dwóch innych? Było. Było? Jakich? Skąd małpa ma wiedzieć, jak smakuje imbir? Kto nie umie tańczyć, mówi, że parkiet jest krzywy. Pomyliłem imbir z parkietem. Słyszałeś? Dobrze. Teraz przyniosę wam dobrej herbaty. Cytryny. Zostawiła cytryny. Wspaniałe. Naprawdę masz tu przytulny kącik. Prawda? Dawniej usychaliśmy z tęsknoty za dzieckiem. A teraz jest tu tylu chłopców i dziewcząt. Wiesz, sami nie mamy dzieci. Hej, dzieciaki. Podejdźcie tutaj. To jest grupa dzieci. A to jest pan Raj Malhotra. Jest dla mnie jak starszy brat. Proszę usiąść. To jest Kapil. W Londynie jego ojciec. Ma wydawnictwo. A to jest Nili. Ma właściwy kolor skóry, ale nazywa siebie Nilu. Kiran, wyszła gdzieś, synu. Musiała ci przecież powiedzieć, dokąd poszła. Nie. Pewnie zaraz będzie. Synu, mogę coś powiedzieć. Musisz zacząć panować nad tymi rzeczami. Gdzie jest twoja żona? Gdzie jest twoja córka? Twój ojciec zawsze dbał o takie rzeczy. To było jego wtrącanie się, mamo, to jego dominująca natura. A ja wierzę w wolność. Każdy człowiek musi mieć prawo, żeby żyć tak, jak chce. Ale w rodzinie musi być porządek. To twoje zadanie. Twój ojciec zawsze trzymał rodzinę w ryzach. To trzymało rodzinę razem, ale nie taką dyscyplinę. Żeby wtrącać się w życie każdego, ograniczając ich wolność. Cokolwiek robił, robił to dla naszego dobra. To była tylko jego miłość. Kiedy miłość przekroczy granice, człowiek zaczyna się dusić, mamo. Chcesz powiedzieć, że nasza miłość cię dusiła? Czemu wchodzimy w takie dyskusje? Jesteś tu gościem przez jakiś czas. Więc zachowuj się jak gość. Przyjechałam tutaj, bo sądziłam, że to mój dom. Ale zamieniłeś własną matkę w gościa. Nie śpisz jeszcze? Nie mogłem zasnąć. Ale czemu ty nie śpisz? Jest 2 w nocy. Jutro w biurze mam prezentację nowego projektu. Muszę jeszcze skończyć parę rzeczy, tato. Może ci pomóc. To nie twoja dziedzina, tato. Czemu nie? To właśnie robiłem przez ostatnie 40 lat. Twoi synowie mieli umiejętności, zręczność i talent. Jak możesz porównywać marną pracę od 9 do 5 z międzynarodowymi transakcjami jak nasze?
W twoich czasach nie było żadnej rywalizacji ani napięcia. Ale my musimy być czujni nawet w nocy, żeby przetrwać. Więc uważasz, że dla nas wszystko było bardzo łatwe? Że w naszym życiu nie było napięcia? Oczywiście, że był stres. Ale na przekór temu, wkładaliśmy w naszą pracę to, co w nas najlepsze. Pracowaliśmy ciężko na życie, zasługując na szacunek. Wychowałem 4 synów, żeby wiedli życie z podniesioną głową. Dobrze, tato, ale musisz przyznać, że twoi synowie mieli umiejętności, zręczności i talent, dzięki którym wyznaczyli sobie drogę i osiągnęli swoje cele. I zbudowali ten dom. To nie wszystko, tato. Swoją postawą zabezpieczyłem swoją przyszłość. Żebym nie musiał nikogo się prosić na starość. Co się stało, tato? Czemu tak na mnie patrzysz? Musisz się zgodzić, że kimkolwiek jesteśmy dziś, to wyłącznie nasza własna zasługa. Dobranoc. W takim razie, co wy zrobiliście dla nas? Dzięki którym wyznaczyli sobie drogę i osiągnęli swoje cele. I zbudowali ten dom. To nie wszystko, tato. Swoją postawą zabezpieczyłem swoją przyszłość. Żebym nie musiał nikogo się prosić na starość. Prawda. Co zrobiliśmy dla nich? Kiedy was nakarmiliśmy, dzieci, sami idąc spać z pustymi żołądkami, co dla was zrobiliśmy? Kiedy dusiliśmy każde swe pragnienie, spełniając wszystkie wasze pragnienia, co dla was zrobiliśmy? Jeśli poświęciliśmy nasze dziś dla waszego jutra, to co dla was właściwie zrobiliśmy? Nic dla was nie zrobiliśmy. Nic dla was nie zrobiliśmy. Nic w ogóle. Chodząc za tobą podczas składania ślubów, byłam twoim cieniem, ale ty ująłeś moją dłoń i powiedziałeś: nie jesteś moim cieniem, ale moją lepszą połową, moją towarzyszką życia. Rozdzielona z tobą czuję się niekompletna. Ani godzina 7 rano nie jest taka sama. Ani 15:30, jak kiedyś. Nawet herbata nie jest tak samo słodka bez ciebie. Wujku, co to? Oddzwonię do ciebie. Co się stało? Wszystko w porządku? O tak, otrzymałem tylko list od żony i nie mogłem powstrzymać łez. Pierwszy raz od 40 lat jesteśmy z dala od siebie. Widzisz, on tęskni za szwagierką. Oboje za sobą tęsknimy. Zobacz, jak tęskni za żoną, a popatrz na siebie. To nieprawda, kochanie. Ja też ronię łzy, kiedy jesteśmy rozdzieleni. Naprawdę? Łzy radości. Przestań żartować i naucz się czegoś od niego. Wujek Kaj tęskni za żoną i płacze nawet po 40 latach małżeństwa. Czy ty też będziesz tak za mną tęsknił? Posłuchajcie, dzieci. Jeśli wasza miłość jest prawdziwa,
Pozostanie świeża i powabna do ostatniego tchnienia. Słuchając ciebie, dzieciaki zapomną o Romeo i Julii i zostaną twoimi fanami. O tak, muszą jeszcze pamiętać, że wszyscy legendarni kochankowie umarli z tęsknoty za swoimi ukochanymi. A nasz brat żyje ze swoją ukochaną już od 40 lat. Jak wspaniała historia miłosna. Świat powinien się dowiedzieć o takiej miłości. Powinieneś to opisać, wujku. Tak. Czemu tego nie opiszesz? Powinieneś opisać swoje doświadczenie, swoje życie, swoją żonę, swoją miłość. Napisz o tym, Motabhai. Ale nie jestem pisarzem. Nie potrafię pisać. Przynajmniej spróbuj. Spróbuj. Świat powinien się dowiedzieć o takiej miłości. Powinieneś to opisać, wujku. Tak. Czemu tego nie opiszesz? Powinieneś opisać swoje doświadczenie, swoje życie, swoją żonę, swoją miłość. Napisz o tym, Motabhai. Musisz. Koniecznie. Kiedy wspominam dawne czasy, w samotności, cisza do mnie przemawia i płaczę z dala od ciekawskich oczu. Wieki minęły od kiedy się śmiałem. Moim losem są łzy. Ty i ja jesteśmy rozdzieleni. Co się stało z naszym życiem? Gdziekolwiek rzucę spojrzeniem, widzę tylko ciebie, ukochana. Ja jestem tu, kropka, ty jesteś tam. Co się stało z naszym życiem? Sen mnie opuścił, myślę tylko o tobie. Bez ciebie nie mogę dalej żyć. Moim losem są łzy. Gdziekolwiek rzucę spojrzeniem, widzę tylko ciebie, ukochana. Co się stało z naszym życiem? Opiekun. Czemu zawsze musisz wracać do domu? Do zobaczenia jutro. Tak. Tak. Trzymaj się. Cześć. Hej, piękna. Podwieźć cię. Bye. Hey, gorgeous. Want a lift? Wow. Payal, znów się spóźniłaś. Co się dzieje? Czemu krzyczysz? Tato, wyjaśnij to swojej matce. Powiedz jej, żeby przestała odgrywać moją matkę. Ciągle mnie upomina i wtrąca się. Moje życie zamienia się w piekło. Payal, dziecko. Cicho bądź, proszę. I przestań, proszę, ingerować w moje życie osobiste. Dobrze?
Czemu się uwzięłaś na moją biedną córkę? Payal jest także moim dzieckiem. Mamo, ale to nie jest powód, żeby innym też nie dawać spać. Mamy już dość problemów w naszym życiu. Czemu przysparzasz nowych? Mówię to właśnie, żeby nie było więcej problemów. Payal jest dziewczyną. Czasy się zmieniają. Dziś nie ma różnic między chłopcem a dziewczyną. Dla kobiet czasy nigdy się nie zmienią. Moim obowiązkiem było ostrzec cię i zrobiłam to. Znamy dobrze nasze obowiązki. Proszę cię, nie zwracaj już Payal uwagi. Saniu, obudź się, proszę. Co się stało? Ty się napijesz i możesz usnąć. A co ze mną? Tata znalazł nowy pomysł, żeby mnie dręczyć. Idź i powiedz mu, proszę, by przestał tak hałasować. Muszę wstać wcześniej, by zająć się domem. Tato, co ty robisz w środku nocy? Nie mogłem usnąć. Tak myślałem. W twoim wieku nie potrzebujesz już tyle snu. Pomyśl przynajmniej o Renie. Ona musi wstać pierwsza. Wyszykować Rahula i ugotować dla nas. Błagam. Byłoby miło, gdybyś pomyślał trochę o niej. Boże, ten człowiek mnie kiedyś wykończy. Pytam, tak szwagrierku? Chodź tu, miernoto. Idę. Czy nie prosiłem cię, żebyś zapisywał rachunki? Tak właśnie zrobiłem. To są rachunki czy list miłosny? Zapisałem tyle, ile mogłem. Nic nie umiesz. Nic. Czemu na niego krzyczysz? Spójrz na niego. On na mnie krzyczy. Hemant, czemu krzyczysz na mojego Itu? Twój Itu pewnego dnia doprowadzi mnie do Ryumy. To są rachunki, czy prośba o bankructwo? Kiedy ma na to znaleźć czas? Biedaczek jest zajęty cały dzień. Jak ma znaleźć czas? Ciągle kołuje wokół stolików dziewcząt. Widzisz, czy to nie był lot kołujący? Kto teraz zrobi rachunki? Pozwól mi je spisać. Ja to zrobię, bracie, bardzo chętnie. Ty będziesz prowadził rachunki? Nie mogę. Czemu? W końcu jestem twoim bratem. To prawda, ale pod jednym warunkiem. Przyjmiesz wszystko, co ci włożę do kieszeni. Nie, nie ma mowy, to niemożliwe. Nie. Więc to też jest niemożliwe. Pozwól mi iść do więzienia. To już bez znaczenia. W porządku. Wygrałeś, przekonałeś mnie. Maszyna do pisania? Tak. Na prośbę dzieciaków zacząłem pisać już następnego dnia. Ale nie mam nastroju do pisania w domu. Jeśli nie przeszkadza wam hałas. Co ty opowiadasz? Myślisz, że nazywam cię bratem tylko na pokaz. To idzie z głębi mojego serca. Siadaj gdziekolwiek chcesz. Tutaj może być. Jasne, nie krępuj się. Gdziekolwiek sobie życzysz. To wszystko jest twoje. Możesz tutaj walić w klawiaturę do woli. To taka sama melodia jak nasza muzyka. Przyniosę wam herbatę, dodaj proszę trochę imbiru. Rany. Idzie ci coraz gorzej. Nie coraz gorzej. Tylko coraz lepiej. Ona nie wie, że ja specjalnie mieszam te przysłowia. Zawsze, gdy mnie poprawia, na jej twarzy wykwita śliczny rumieniec. Dla tego rumieńca mogę się mylić całe moje życie. Bracie, idę. Zaraz wrócę. Jesteś szczęściarzem, bracie Hemant. Twoja żona jest tutaj, żeby cię poprawiać. Poja, nieustannie myślę o twojej uśmiechniętej twarzy. Nawet próbuję jakoś poradzić sobie ze swoim życiem. Ale twój list wzruszył mnie do łez. Bardzo za tobą tęsknię. Ale Bóg dał mi tutaj bardzo dobrych przyjaciół. Mąż i żona prowadzą kawarnię.
Całe dnie spędzam z nimi. A kiedy muszę już iść do domu, nogi nie chcą się ruszyć. Moje serce nie wyrywa się do tego miejsca. W końcu dom jest tam, gdzie serce. A moje serce jest z tobą. Tysiące kilometrów stąd. Cóż jeszcze mogę napisać? Chcieliśmy odczuć miłość naszych dzieci. Ale tym samym zagubiliśmy naszą... Tato, kup mi nowe buty. Te są już takie stare. Dobrze, kupię ci nowe buty. Dzisiaj. Pośpiesz się, Rahul. Reena, dałem Rahulowi 1500 rupii na nowe buty. Sprawdź rozmiar. Listonosz. List miłosny od twojej matki. Od babci. List dla dziadka. Kłopoty. Okulary się stłukły. Przepraszam, dziadku. W porządku, synku. Powiem twojemu tacie i on je naprawi. Saniu, okulary mi się zbiły. Mógłbyś je naprawić? Chciałbym przeczytać list od twojej matki. W tym miesiącu to już niemożliwe, tato. Koniec miesiąca, rozumiesz? Krucho z gotówką. Ale w przyszłym miesiącu naprawię je na pewno, obiecuję. Rahul, pośpiesz się. Spóźnimy się. Shanti, kochanie, co gotujesz? Tak pięknie pachnie. Nie wzniecaj się tak. To nie dla ciebie, to dla brata. Witaj. Jak się masz? W porządku. Ale mamy małą prośbę do ciebie. Hemant Bhai. Tak, właśnie dostałem list od mojej poj. Ale moje okulary się stłukły i nie mogą być natychmiast naprawione. A muszę przeczytać ten list natychmiast. Przeczytasz go dla mnie? Co za problem. Chodźmy. Co się stało? On jest w Hindi. Ale nieważne, moja żona nam pomoże. To jest w Hindi. Idę. To jest list od jego żony. To jak mogę to przeczytać? Nie bądź śmieszna. Motabhai jest w rozpaczliwej sytuacji. Czytaj. Powiedz mi coś. Też będziesz czytała moje listy, jeśli będziemy. Nie, jeśli Bóg pozwoli, nigdy nie będziecie rozdzieleni. Niech nigdy nie musi tego robić. Przeczytaj to. Zawsze mówisz, że moje listy wywołują twoje łzy. Ale tym razem to ty sprawiłeś, że płakałam. Czemu napisałeś, że zagubiliśmy naszą miłość? Póki żyjemy, jak nasza miłość może kiedykolwiek się zagubić? Nigdy. Wiesz co? Mam nadzieję, że nie będziesz się śmiał. Dawniej, zawsze kiedy stroiłam się przed lustrem, zawsze miałam wrażenie, że mnie obserwujesz. Mówiąc, ten cień wygląda cudownie na twoich oczach, poja. A to błękitne sari, ślicznie na tobie leży. Mówiąc szczerze, nie mam już ochoty stroić się. Dla kogo mam się ubierać? Kto będzie na mnie patrzył? Nie, bracie, nie mogę dalej czytać. Kiedy twoje okulary będą zreperowane, sam to sobie przeczytasz.
Hej, skąd się tu wzięły? Tata? Nie ja to zrobiłem. Skąd wziąłeś na to pieniądze? Tata dał mi pieniądze na buty. Ale jeszcze dam sobie radę z tymi przez kilka miesięcy. A ty musisz czytać listy od babci, prawda? Więc dalej. Nie krępuj się. Z dala od ciebie czuję się, jakbym była zanurzona w ciemności. Nie ma tu ani kojącego głosu, ani twoich bezpiecznych ramion. Ani nawet snu. Tylko oczekiwanie. Oszukujesz mnie? Chcesz mnie oszukać? Kilka klapsów i się nauczysz. To tego się nauczyłeś? Jeszcze raz i połamie ci nogi. Synowo, co się stało? Nie wtrącaj się. Jest przez ciebie rozpuszczony, zaczął kłamać i oszukiwać. Dziś pieniądze zamiast na swoje buty wydał na twoje okulary. Niedługo zacznie wynosić rzeczy z domu, żeby zaspokoić twoje potrzeby. Chodź ze mną. Bracie, mamy mały problem, co się stało? Przywiozłem ze sobą psy, ale dziś mi uciekły. Co mam zrobić? Powiedzieć o tym mamie i tacie, czy... Czemu robić z tego wielką aferę? A gdzie mogłyby pójść? Pewnie wróciły do domu. Nili, będziesz moją walentynką? Dalej, zgódź się. Powiedz tak. Tak. Po co takie zamieszanie? Wujku, dziś jest szczególny dzień, dziś są walentynki. A co to jest? Pozwól, że ci wyjaśnię, Motabhai. W walentynki chłopcy kłamią dziewczynom, mówiąc kochamy cię. Co za bzdury. Czemu się złościsz? Ty nie jesteś moją dziewczyną. Jesteś już moją żoną. Chłopie, pogrążasz się. To życie jest ocalone, miliony zaoszczędzone. Powinieneś dziś zadzwonić do cioci. Nie. O tak. Powinieneś. Hello? Hello? Ha, Pooja? Ha, Pooja? Pooja? Co Pooja? Pooja? Powiedz coś więcej. Co? Cokolwiek. Wylubimy Valentine? Valentine. Słuchaj, od 40 lat jestem tylko twoją walentynką. Tak się nie liczy. Zapytałem cię po angielsku, więc odpowiedz mi po angielsku. Yes. Yes. Owiewa, 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 owiewa. Owiewa, 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 owiewa. Wiatr miłości krąży dookoła. Owiewa, 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 owiewa. Wiatr miłości krąży dookoła. Moje szalone serce. Owiewa, 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 owiewa. Wypatruję swojej ukochanej w każdej alejce i ulicy. Wiatr miłości krąży dookoła. Moje szalone serce. Skiriny czy Laile. Majnucy albo ktoś w stylu Romea. Czali, 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 czali
będzie on kochankiem lub królem. Żar miłości zawładni każdym sercem. Wiatr miłości krąży dookoła. Zawsze będę Cię miłował. Nie zapomnę o Tobie nawet przez chwilę. Kochając Ciebie chcę dożyć mych dni. Moje serce pragnie Ciebie. Owiewa, 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 owiewa. Wiatr miłości krąży dookoła. Żar miłości zawładni każdym sercem. Wiatr miłości krąży dookoła. Nie zapomnę o Tobie nawet przez chwilę. Wiatr miłości krąży dookoła. Hello. Acha, suno, venue kaun sa? Resort ya retreat? Gdzie się spotkamy? Ucieczka czy odwrót? Dokąd wychodzisz sama? Na dodatek tak ubrana? Więc znowu się nie czepiasz. Nie odpuścisz sobie tych popisów. Psujesz mi humor. Tam jest zabawa, tam jest kusząco. Tam jest kwiat młodości. Pójdź w me ramiona. I zobacz, jak usycham za tobą. Wiatr miłości krąży dookoła. Moje szalone serce. Wypatruję ukochanej w każdej uliczce i alejce. Pójdź w me ramiona. I zobacz, jak usycham za tobą. Wiatr miłości krąży dookoła. Najpierw mnie rozpalasz, ubierając się w te skąpe sukieneczki. Rzucasz mi te zalotne spojrzenia. A potem zgrywasz pannę nietykalską. Stara wiedźma. Kim ty jesteś, żeby mnie tak nazywać?
Ty kundlu, jak śmiesz dotykać mojej córki? Co ty sobie myślisz? Że jest puszczalska? Że nie ma nikogo, by o nią zadbać? Myślisz, że dała ci się omotać, bo przewiozłeś ją swoim samochodem i możesz z nią zrobić, co zechcesz? Jeśli jeszcze kiedyś zobaczę cię koło naszego domu lub spojrzysz na pajal, wydłubię ci oczy i poślę cię do więzienia. Ona jest moją córką. Wynoś się stąd. Spadaj. Miarka się przebrała. Już 3 a pajal jeszcze nie wróciła. Nigdy nie wracała tak późno. Próbowałaś na komórkę? Tak, jest wyłączona. O, jest już. Mamo, ty. I pajal? Kiran, posłuchaj. Kiedyś słyszałam o walentynkach. A skoro jestem w Bombaju, pomyślałam, że sprawdzę, o co w tym wszystkim chodzi. Poprosiłam Pajal, żeby ze mną wyszła. Pajal, powinnaś czasem spojrzeć na zegarek. To nie jej wina, synu. Chciała wrócić wcześniej, ale ja nalegałam, żebyśmy pobawiły się trochę dłużej. Słyszałeś to? To niesłychane, mamo. Ty się martwisz o swoją zabawę, a my nie możemy spać. Powiedziałem Kiran, żeby się położyła. Ale jak można spać w takiej sytuacji? W końcu jest matką. Czemu twoja matka miałaby się nami przejmować? W głowie jej tylko własne przyjemności. I tym nie pouczałaś, żebym panował nad swoją rodziną. I gdzie twoja dyscyplina? Twoja matka nie przejmuje się ani swoim wiekiem, ani naszą rodziną. Przestańcie. Przestańcie natychmiast. Wystarczy już. Chodźmy, babciu. Babciu, jestem bardzo zła. Jestem okropna. Zawsze odnosiłam się do ciebie pogardliwie, a ty odpłacałaś mi tylko miłością. Moje dziecko, w miłości nie ma wyliczania, co się dało, a co wzięło. Miłość jest po to, by ją dawać. A ja? Ja bardzo cię kocham. Jesteś już, żeby zakosztować porannego posiłku. Już tyle razy tłumaczyłam ci, że postkarwachaut jest przeznaczony dla kobietaty. Czekaj, czekaj. Czemu kobiety poszczą? Żeby nasi mężowie mieli 7 żyć. W porządku, a ja chcę pościć. Żebyś mnie spotykała za każdym razem, gdy się narodzę. Wiem, wiem, nigdy się nie zmienię. Tu jesteś, Motabhai. Herbata z odrobiną imbiru. Nie, siostro, dziękuję. Dziś poszczę. Zjem coś dopiero, gdy zobaczę księżyc. Dziś ja też poszczę. Karwachautch. Ja też. Ty. Ty też. Tak. Dla szwagierki. Hemant. Saniu, umieram z głodu. Nie mów o umieraniu. Kochanie, chodźmy coś zjeść. Ale powiedziałeś, że gdzieś wyjdziemy. Nic nie ugotowałam. Nie złość się. Wyjdziemy gdzieś. Rahul, idziemy na kolację. A co zje dziadek? Zawsze jak wraca po 9, to już jadł w kawiarni. Księżyc już wysoko, Motabhai. Dopełniłam zwyczaju. Więc popatrz na księżyca, ja podam kolację. Nie, Shantibeh. Poja, pewnie będzie próbowała do mnie dzwonić. Pozwólcie mi najpierw z nią porozmawiać. Zjem później. Uszanowanie. Obyśmy zawsze byli dla siebie. Widziałaś księżyc? Widziałam. Napiłeś się już wody? Na co się patrzysz? Ty patrzysz na swój księżyc, ja na swój. Pośpiesz się, proszę.
W gardle mi zasycha z pragnienia. Jak mogę napić się wody, skoro nie zobaczyłem księżyca? W tym roku nie dane mi było zobaczyć mojego księżyca. Będziesz tak gadał i gadał? Wyobraź sobie, że jestem z tobą. No dalej. Weź sobie wodę. W porządku. Poczekaj chwilę. Mam już wodę. Ja też. Teraz weź coś do jedzenia. Poczekaj. Ależ talerz obfitości. Co twoja synowa przygotowała na dziś? Co my tu mamy? Ziemniaki, kalafior, groszek i twarożek. A tu jest jogurt i lados. Mam też jalebis i chleb puri. Pozwól mi ułamać kawałek puri i włożyć sobie do ust. Fantastyczne. Pyszne jedzenie. Nawet nie umiesz kłamać. Nigdy się nie zmienisz. Nigdy. Przepraszam pana. Tak, pańska matka tu jest. Mam ją wpuścić. Nie, podaj jej herbatę. Zaraz wyjdę. Ile razy mam ci powtarzać, żeby nie przenosić rodzinnych awantur do mojego biura? A tak się właśnie stało. Co moja matka tutaj robi? Mam już tego dość. Muszę zamienić z nią słowo, dobrze? Wiedziałam. Coś się szykuje między matką i synem. Pewnie mnie obgadują. Kiran, nie poszłam tam, żeby cię obgadywać. Nie udawaj niewiniątka. O co ci chodzi? Czemu uparłaś się, żeby zrujnować szczęście i spokój mojej rodziny? Też chciałbym się tego dowiedzieć, bo wyszedłem i zostawiłem swoją pracę. Jeśli masz jakieś wątpliwości, to nie mogły one poczekać, aż wrócę z pracy? Co było tak pilne, że skłoniło cię do przyjścia do mojego biura? Zadałem ci pytanie. Odpowiedz. Czemu nic nie mówisz? Fakt, że jestem matką, sprawił, że tam poszłam. To chałwa migdałowa. Zawsze ją uwielbiałeś. Przygotowywałam ją dla ciebie na każde urodziny. A dziś masz urodziny. Rano przyrządziłam ją dla ciebie, ale wcześniej wyszedłeś do biura. Pomyślałam, że zaniosę ci ją. Skąd mogłam wiedzieć, że miłość może być uznana za zbrodnię? Chcesz udowodnić, że tylko ty pamiętasz o jego urodzinach. Ja też już wszystko zorganizowałam, żeby zrobić mu przyjęcie niespodziankę. Ale ty wszystko zepsułeś. Widzisz, doprowadziłaś ją do łez. Jesteś zadowolona? Jej łzy to widzisz.
ale łez twojej matki i jej miłości i uczucia. Tego już nie widzisz. Nie ma sensu pytać cię o to, bo chyba już zapomniałeś, że jesteś moim synem. Ale ja zawsze pamiętam, że jestem twoja matką. Szwagierko, tu Karan. Tak, Karan. Jest Rohit. Tak, poczekaj chwilę. Karan dzwoni. Tak, Karan. Co słychać? A co ma być? Dzwonię, żeby ci przypomnieć, że minęło już pół roku. Teraz nasza kolej, żeby gościć u siebie rodziców. Karan, po co mi o tym przypominasz? Przecież to właśnie jest powodem codziennych kłótni w mojej rodzinie. Poja. Ty? Pozdrowienia. Jak się masz? Nie dzwoniłeś już tyle czasu. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Tak, wszystko w porządku. Kilka dni temu trochę się zaziębiłem, ale już wszystko dobrze. Wiem, czemu się zaziębiłeś. Pewnie piłeś zimne napoje. I nie uważałeś. I pewnie nie brałeś swoich lekarstw. Tyle razy ci powtarzałam. Pozwolisz mi coś powiedzieć. Posłuchaj. Jaki jest dzień pojutrze? Nasza rocznica ślubu. Tak, rocznica naszego ślubu. Nie chciałabyś spotkać się ze mną? Posłuchaj uważnie. Wszystko ci wyjaśnię. Jutro ty i ja opuścimy miejsca naszego dotychczasowego pobytu. W przeciągu 5 minut nasze pociągi dojadą do Vijayanagar Station. Którykolwiek dotrze tam pierwsze, wysiądzie i poczeka na drugie. Ale. Żadnych ale. Spotykamy się pojutrze. Tylko poczekaj na mnie, dobrze? Dziadku. Mogę coś powiedzieć? Jasne, nie krępuj się, synku. Nie wracaj już tutaj nigdy. Co to jest? Mały prezent. Wspaniały. Dziękuję. Hemant, bracie, muszę już iść. Gdyby ciebie nie było, gdzie podziałbym się ze swoją samotnością? Dziękuję ci. Bardzo ci dziękuję. Nie mów tak. Ty mówisz takie rzeczy. Nie zdajesz sobie sprawy, co mi dałeś. Odnalazłem w tobie starszego brata. Wiesz, co to znaczy? To znaczy schronienie, bezpieczeństwo. I tylko ten, kto tego nigdy nie zaznał, zdaje sobie sprawę z jego znaczenia. Tutaj masz. Co? Nie ma mowy. Wiem, że jesteś mężczyzną dumnym, który nie przyjmie żadnej jałmużny. Ale to są twoje ciężko zarobione pieniądze. Prowadziłeś nam rachunki. A to jest zapłata. Teraz idź już. Albo nie pozwolę ci już odejść, jeśli zostaniesz chwilę dłużej.
Ludzie patrzą, a niech patrzą. Ale co powiedzą? Powiedzą, że choć jesteśmy starzy, nasza miłość wciąż jest płomienna. Poja, te 6 miesięcy bez ciebie było jak 6 wieków. Zapomniałem już, co to znaczy móc oddychać. Widzisz, jedno spojrzenie na ciebie, a moje serce znów mocno bije. Mógłbyś uczyć innych, jak się bawić słowami. Nie tylko o słowach. Mógłbym ich też uczyć o miłości. Wszystkiego najlepszego z okazji naszej rocznicy. Tobie też. Ale ja nic dla ciebie nie mam. Masz, Poja. Tylko ty możesz mi to dać. Zdejmij ze mnie to przyrzeczenie, które zmusiło nas do życia z dala od siebie. Związani tą przysięgą, cierpieliśmy przez 6 miesięcy. Uwolnij mnie od niej. Proszę bardzo. Chodźmy. Tam. Do poczekalni. A co będziemy robić w poczekalni? Zostawimy tam nasz bagaż, pójdziemy na spacer i będziemy świętować. Świętować. Zapomniałaś, co tam jest napisane? Vijayanagar. To jest miasto, w którym zaczęliśmy nasze wspólne życie. Chodź. Ale nasz pociąg. Pomyślimy o tym później. Chodź. Teraz to jest wielki hotel. Kiedyś był to budynek 2-piętrowy. Ciekawe, czy od tamtej pory mieści się tu już inny hotel. Wciąż tak samo się nazywa. Chodź, wejdziemy zobaczyć. Dziś wieczorem odbędzie się przyjęcie. Proszę dopilnować przygotowań. To wciąż ten sam hotel. Widzisz, ten obraz był tam już wtedy. Nie był tam, był raczej tam. Tam była wtedy klatka schodowa. Twój syn się zagubił. I właśnie tam go znaleźliśmy. Mam nadzieję, że pamiętasz numer naszego pokoju. Jak mogłabym zapomnieć? Przepraszam. Czy mogę w czymś pomóc? Jestem właścicielem tego hotelu. Raj Malhotra. A to moja żona. Właściwie, to tylko przechodziliśmy i przypomnieliśmy sobie, że 41 lat temu właśnie dziś przybyliśmy do tego hotelu. Tego dnia zaczęliśmy nasze życie małżeńskie. I tego właśnie dnia ten hotel zaczął działalność. Szczęśliwy dzień dla nas obu. Więc może razem uczcimy ten szczególny dzień? Nie, my raczej. Proszę zostańcie. Nalegam. Ale to jest drogi hotel. To już nie wasz problem. To będzie wielkim szczęściem mieć dziś pośród nas naszych najstarszych gości. Wasza obecność przyniesie zaszczyt naszemu hotelowi. Proszę nie odmawiać. Ale. Żadnych jeśli i ale. To wielki zaszczyt gościć was pośród nas. Proszę, chodźcie. To jest wasz pokój. Jeśli byście czegoś potrzebowali, proszę mnie natychmiast wezwać. Oboje będziecie honorowymi gośćmi na dzisiejszej kolacji. Będę na was czekał o 9 w holu. Karan, gdzie ty się podziewasz? Od rana staram się ciebie złapać. Nigdzie nie było ciebie ani śladu. Czy mama już dojechała do ciebie? Gdzie mogła się podziać? Już 3 razy byłem na stacji. Nie mam pojęcia, dokąd się udała. A tata już przyjechał? Nie. I to mnie martwi najbardziej. Dzwoniłem do Ajaja i Saniu. Obaj gdzieś wyszli. Zastanawiaj się, dokąd mogli pójść. Są naprawdę. Daj spokój. Przynajmniej jeszcze jeden dzień w naszym domu nie będzie problemów. Usiądź. Poja, naprawdę zaczekałaś na mnie. Nasze dzieci nie są już naszymi. Teraz są obcymi ludźmi. Może popełniłam błąd w ich wychowaniu? Jak możesz mówić takie rzeczy? Proszę pana, co to jest? Właściciel przysłał dla was ubrania. Możecie zatrzymać, co chcecie.
आज तो टाई बांधेंगे ना? Może dziś włożysz krawat. Co? Nie może. Dziś muszę go włożyć. Dla tej szczególnej chwili, ja. Wniosłaś wiosnę do ogrodów. Klimat nie jest już tak srogi. Tutaj kończą się moje odwieczne poszukiwania. Chwile rozłąki odeszły w przeszłość. Opiekun śni sen, że kiedyś byliśmy rozdzieleni. Bóg jest naszym opiekunem. Shanti, chodź, wychodzimy. Shanti? Ty płaczesz. Tak, płaczę. Kiedy to przeczytasz, też będziesz płakał. A co jest tam napisane? To nie jest tylko napisane, Hemant. On przelał na papier to, co miał w sercu. Prawdę mówiąc, tylko mężczyzna, który jest w stanie pościć dla swojej żony, mógł to napisać. Mężczyzna, który choruje tęskniąc za nią. Tylko on mógł to napisać. Kiedy oczekujesz miłości, nie zaznajesz jej. Kiedy znajdujesz jej tak wiele w miejscu najmniej oczekiwanym. Nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Muszę coś powiedzieć. Nie można w nikim pokładać nadziei. Kiedy nadzieje się rozbiją, powodują wiele cierpienia. To prawda. Więc co teraz? Pójdziemy na stację. Odbierzemy nasz bagaż i poddamy się przeznaczeniu. Tak, to właśnie zrobimy. Pójdziemy na stację, odbierzemy nasze bagaże i zdamy się, ale nie na dwa różne przeznaczenia. Tylko jedno, nasze wspólne. Poza śmiercią, już żadna siła nas nie rozdzieli. Będziemy już zawsze razem. Ale dokąd pójdziemy? Dokądkolwiek rzuci nas los, w tej chwili właśnie tam. Na lody? Po długiej przerwie noszę krawat, więc pora też osłodzić mój język. Mój orzek czekoladowy jest pyszny, a twój? Niezły. Orzechowo-czekoladowy. Na co się patrzysz? To jest moje niespełnione marzenie. Kiedy się tylko pobraliśmy, marzyłem o posiadaniu samochodu wtedy po powrocie z biura. Zatrąbiłbym przed bramą, a ty byś zbiegła do mnie na dół. A ja wziąłbym cię za rękę i zabrał na bardzo długą przejażdżkę. Potem zatrzymalibyśmy się gdzieś i coś przekąsili i jedli lody.
ale nasze marzenia pozostały niespełnione, próbując spełnić marzenia naszych dzieci. Ale mniejsza z tym. Co państwo myślicie o tym samochodzie? My nie chcemy go kupić. Tylko chcieliśmy obejrzeć. Pokażę państwu katalog. Ze szczegółowym opisem. Proszę wejść. Już panu mówiłem. My nie chcemy go kupić. A może odbędą państwo jazdę próbną? Proszę spróbować. No i jak? I co pan myśli o tym samochodzie? To cudowny samochód. Jest bardzo ładny. Więc chodźmy do środka. Podam państwu więcej informacji. Już panu mówiliśmy. Nie pragniemy kupić tego samochodu. Naprawdę nie możemy go kupić. Samochód nie jest dziś żadnym luksusem. Proszę to przemyśleć, a tam są kluczyki. Postaram się dla państwa o jakiś kredyt. Dlaczego pan się narzuca? Powiedziałem, że nie chcemy tego samochodu. Nie mamy pieniędzy na niego. W takim razie, po co pan wsiadał do takiego drogiego auta? Powiedziałem, że nie chcemy tego samochodu. Odejdźcie stąd. Spadajcie. Hej, co ty robisz? Co za brak szacunku, człowieku. Ojcze. Babuci. Mój synu. Wyrazy szacunku. Kiedy przyleciałeś? Chwileczkę. Alok, posłuchaj mnie. Czy wiesz, kogo popchnąłeś? To był mój ojciec. Synu, puść go. Gdzie wy się podziewaliście? Od przyjazdu do Indii wykonałem tyle telefonów. Ale nikt nie odbierał. Nie dawało mi to spokoju. Więc pojechałem do waszego domu, ale był zamknięty. Nawet dom wuja był zamknięty. Przeraziłem się. Dzwoniłem codziennie rano i wieczorem. I modliłem się do Boga, by zabrał mnie do mojego taty i mojej mamy. I Bóg wysłuchał moich próśb. Muzykę pójść ze mną do domu. Ktoś na was czeka. Dobrze, chodźmy. Arpita? Ha? Arpita? Ale baba, are you? Już idę. Co się stało? Bóstwa, które czcisz co rano. Przyprowadziłem ich ze sobą. Wyrazy szacunku, obyś była wiecznie szczęśliwa. Wiele czasu czekałam na wasze błogosławieństwo. Mieliśmy tu wszystko, ale wciąż czegoś brakowało. Dziś dzięki wam mam już wszystko. Moja rodzina jest pełna. Co? Zwyczajowy prezent. Proszę, kochanie. To zwyczajowy podarunek. Zatrzymaj to. Przyjmij to. To prezent od Boga. Nasi rodzice są tacy nieodpowiedzialni. My tu umieramy ze zmartwienia, a ojciec się tym nie przejmuje. Co z nim jest? On nie ma nic do roboty. Ale my mamy pracę. Jak długo jeszcze możemy brać wolne tak jak teraz? Wystarczy. Jak długo można czekać? Wrócą kiedy będą chcieli. Momo, ojcze, kolacja jest gotowa. Trzeba było mnie zawołać. Kochanie, nie miałam nic do roboty. A czemu miałabyś pracować, kiedy masz synową obok? Proszę, siadajcie. Ojcze, tutaj. Proszę usiąść tutaj. Synu, ale to miejsce jest przeznaczone dla głowy rodziny. Ty nią jesteś, ojcze? Tato, to jest krzesło Saniu. Usiądź proszę na innym. Jesteś patriarchą tej rodziny. Ten dom i to krzesło czekały na ciebie od miesięcy. Mamo, a ty usiądziesz tam, ponieważ nie mogę znieść waszego widoku osobno. Nie, Chanti. Oni nie przyszli po to, by zapytać, gdzie są ich rodzice. Przyszli dowiedzieć się tylko, czy są żywi, czy martwi. A jeśli nie żyją, to kto musi spalić ich prochy? A jeśli na nieszczęście żyją, to kto się nimi zajmie? Hemant Bhai, proszę. Proszę, nie nazywaj mnie bratem. Nie próbuj zacieśniać relacji między nami. Tego, z którym łączą cię język krwi, doprowadziłeś do rzewnych łez.
Ten biedak skrywał się tutaj i łkał w cierpieniu. Posłuchaj nas. Wyjdźcie, proszę. Jeśli nie byliście synami mojego brata, mogę was stąd wyrzucić. Popełniliście grzech rozdzielając waszych rodziców w tym wieku. Może Bóg wam to wybaczy, ale Hemant, nigdy. Zapamiętajcie, przysporzyliście łez waszym rodzicom. Pewnego dnia wasze dzieci zrobią wam to samo. Shanti, jak oni udręczyli mojego brata. Jeśli takie są dzieci, cieszę się, że ich nie mamy. Nie chcemy ich. Wcale nie chcemy. Tak być nie może. Musimy natychmiast rozpocząć poszukiwanie mojego brata. Zgadza się. Ale gdzie mógłby pójść? Chwileczkę. A może pojechał do domu? Do domu? Tak, do swojego starego domu. Widziałam adres w jego zapiskach, więc gdzie są te zapiski? Kapilini zabrali je, żeby przeczytać rękopis. Więc zadzwoń do nich, przyniosą te zapiski. To już nie są zapiski. Kto to jest? Właśnie zamieniły się we wspaniałą książkę. Wujku, to jest mój tata. Och, witam. Ty jesteś naszą matką i naszym ojcem. U kogo innego szukamy schronienia? Nie ma nikogo prócz ciebie, panie. W kim pokładałbym nadzieję? Cześć ci i chwała, panie. Ojcze, matko. Czy wy dwoje wybieracie się dokądś? Nie, Arpita. To stare przyzwyczajenie ojca. Kąpię się i szykuję co rano. Prawda, ojcze? Tak, synu. Ale dziś wynikało to z konieczności, nie z przyzwyczajenia. Już czas na nasz pociąg, synu. Pociąg. Ojcze, a dokąd się wybierasz? Jedziemy do domu, synu. Ale tu jest wasz dom, ojcze. Tak, tato. Zawsze miałem takie marzenie. O małym domku, gdzie moi rodzice są ze mną. Chcę ożywić to marzenie. Od dziś może się ono spełnić. Tak się stanie, synku. Ale teraz musimy wyjechać. Musimy zrobić porządek w naszym życiu. Ojcze, proszę, kilka dni. Mamo, powiedz mu. Zostańcie kilka dni dłużej, proszę. Obiecuję ci, że wrócę. Pragnę pozostać z synem, który traktuje ojca jak Boga. Nie traktuję cię jak Boga. Naprawdę jesteś moim Bogiem, który wkroczył w moje życie jako mój ojciec. Wyciągnąłeś rękę do dziecka, którego nikt na świecie nie potrzebował, które nie miało ani imienia, ani tożsamości. Było jak bezduszny kamień na drodze. Mógłby zostać starty w pył pod przechodzącymi stopami. Gdybyś nie osłonił go swym opiekuńczym ramieniem. Ojcze, podarowałeś mi moje życie. Za życie, które wiodę dziś. Jestem ci wdzięczny każdym oddechem. Arpita,
Nawet za milion oddechów nie będę w stanie spłacić tego długu. Wystarczy, synu. Wystarczy. Nie, ojcze. Nie mam nic innego. Nie możesz mnie zostawić i odejść. Nie opuszczam cię, synu. Wyjeżdżam tylko na kilka dni. Dobrze, ojcze. Nie będę się sprzeciwiał niczemu, co powiesz. Ale musisz wysłuchać czegoś, co ja chcę ci powiedzieć. Zrobisz to, prawda? Dobrze. Co to takiego? Twoja synowa i ja chcieliśmy dać wam mały prezent. Nie, ojcze, nie odmawiaj. Obiecałeś, że nie będziesz się sprzeciwiał. Ojcze. Jak ci się podoba prezent? Synu, co ty zrobiłeś? To nic, ojcze. Obyś żył długo, mój synu. Raju, bracie. One tu są. Chodźcie do mnie. Raju, bracie. Ramaftar. Czekam na ciebie już od miesięcy. Rozpoznały mnie. Widziałem. Król powrócił z półrocznego wygnania. Wejdź do środka. Rozejrzyj się. Zachowałem twój dom i twoje wspomnienia. Nienaruszone. Dobrze. Spójrz, kto tu jest, szwagierko. Jak się masz? Bóg jest łaskaw, bracie. Poznajesz mnie, wujku. Alok. Uszanowanie. Ale ty byłeś za granicą. Teraz jest tu. I stał się ważnym człowiekiem. Dotknij jego stóp, synowo. Uszanowanie. Błogosławię ci, synowo. Idź i odpocznij, szwagierko. Przyniosę ci trochę herbaty. Chodź ze mną, dziecko. Pokażę ci dom teściów. Wujku, wiesz, co jest najlepsze? Nic się nie zmieniłeś. Ani ten dom, ani atmosfera w tym domu. A ty, synu, się zmieniłeś? Czy kiedyś nie byłeś trochę wyższy? Trochę. Nareszcie jesteśmy w domu. Jesteśmy, ale jak damy sobie radę? Ufasz mi bardziej niż sobie. Kochasz mnie bardziej niż ty sam. Więc o co mamy się martwić? Kiedy jesteś ze mną, mogę pokonać cały świat. Chodź, wejdźmy do domu. Motabhai. Witaj, Chantibehn. Poja, chodź tutaj. To Hemantbhai, mój towarzysz w samotności. Teraz rozumiem, czemu mój brat był tak zasmucony twoją nieobecnością. W chwili, gdy ją zobaczyłam, wiedziałam, że to Poja. W opiekunie tak często wspomina o jej pięknie, że... Skąd się dowiedziałeś o opiekunie? Rozumiem. Zostawiłem go u ciebie? Czyż nie było to szczęściem, że zapomniałeś tamtego? Niemowawe publicatią w Londynie zdecydowało się go opublikować. Bracie, o czym ty mówisz? Tu jest zaliczka. Czek na milion rupii. Milion? Milion. Milion. Tak. Poja, to milion. Milion. Za co ten milion? Moja książka będzie wydana. Nie opowiadaj. Naprawdę. Czytałeś wiadomości? Książka taty została okrzyknięta bestsellerem na rynku międzynarodowym. Tata zgarnia miliony. A my nie dostaniemy ani grosika. A wszystko to dzięki naszym starszym braciom. Czemu? Co my im zrobiliśmy?
Wy dwaj musieliście im coś zrobić. Kiedy zamiast przyjechać do nas, woleli uciec. To nie jest czas na kłótnie między nami. To czas na udobruchanie ich. Musimy jechać do ojca i go głaskać. To nic nie zmieni. Nie ulegną. Czemu nie? Jesteśmy ich dziećmi. A żadni rodzice nie mogą wiecznie się gniewać na dzieci. Jeśli będzie trzeba, to będziemy błagać o ich wybaczenie. Tak, padniemy im do stóp. Będziemy się czołgać przed nimi. Zobaczymy, czy nie ulegną. Zgoda. Nie możemy dłużej zwlekać. Musimy do nich jechać. Payali, Rahul, szykujcie się. Jedziemy zobaczyć się z babcią i dziadkiem. Jesteście obrzydliwi. Wcale nie jedziecie ich przeprosić. Jedziecie tam po ich pieniądze. Widzieliśmy ich już wpędzonych w niejedne kłopoty. Nigdy więcej. My nie jedziemy. Chodź, Rahul. Panie Malhotra, widzi pan swój przepełniony ogród różany? To wszystko dzięki dzieciom i panu, panie Varma. Nigdy nawet nie przypuszczałem, że będzie tak olbrzymi oddźwięk. Oddźwięk? Pierwsze wydanie rozeszło się jak ciepłe bułeczki. A drugie jest już w drukarni. A to jest pańskie. Co to jest? Niech pan się przyzwyczai do ich zbierania. Nie wiadomo, ile jeszcze opiekun zarobi. W przyszłym tygodniu wydajemy przyjęcie na pana cześć. Proszę być obecnym i zabrać ze sobą rodzinę. Tam... Panie i panowie, opiekun nie potrzebuje zapowiedzi. Jego autor, uhonorowany nagrodą Bookera, powie coś na temat tego sukcesu. Ale zanim poproszę pana Malhotra, by przybliżył nam Bakhpan, chciałbym poprosić jego syna o powiedzenie paru słów ojcu. Dlatego też poproszę na scenę pana Aloka Raj. Aloki. Pewnie wielokrotnie słyszeliście ludzi głoszących, że nikt nie widział Boga. Że to kwestia pobożności, wiary i przekonania. Ale ja mogę wam powiedzieć, że ja widziałem Boga. Z krwi i kości, żartującego i śmiejącego się. W każdej radości, w każdym smutku, każdej próbie i każdej sytuacji. To nie kto inny. Tylko mój ojciec. Byłem sierotą. Nigdy nie widziałem swoich rodziców. Ani też nie zaznałem ich miłości. Ale powiem wam w zaufaniu, że nawet gdyby byli tu dziś ze mną, nie mogliby dać mi więcej miłości i uczucia, niż dostałem od mojego ojca. Otrzymałem już tyle od mojego ojca, że nie mógłbym go prosić o nic więcej. Ale od Boga oczekuję jednego. W swej istocie musi nadal czynić ludzi takimi jak mój ojciec. To tyle. Nie mam nic więcej do dodania. Ojcze, proszę podejść tutaj.
panie i panowie. Mam nadzieję, że nie uwierzyliście we wszystko, co usłyszeliście tu o mnie. Alok tak mnie wychwala, tylko dlatego, że bardzo mnie kocha. Ale nie kocha mnie dlatego, że jestem dobrym człowiekiem. Sam jest bardzo dobrym chłopcem. Albo, że mam jakieś zalety. Kocha mnie dlatego, że... Tak naprawdę nie jestem pisarzem. Pisarzami są ci, którzy zanurzają się głęboko w oceanie wiedzy i wynurzają się z niespotykaną perłą literatury. Ja tylko opisałem to, co mi życie przyniosło. Bhagwan nie jest o mnie, czy jakiejś innej jednostce. Ta książka jest o konflikcie, który narasta pomiędzy tym, co było, a tym, co nadchodzi. To książka o zatraconych relacjach pomiędzy dwoma pokoleniami. To książka o opuszczonych ramionach, na których kiedyś sadzaliśmy dzieci, żeby zobaczyły świat. To książka o drżących dłoniach, które kiedyś trzymały ręce swych dzieci, kiedy uczyły je chodzić. To książka o spragnionych ustach, które kiedyś śpiewały kołysanki, ale teraz kazano im milczeć. Czasy się zmieniają. Życie się zmienia. Jeśli ludzie mojego pokolenia sobie przypomną, my zawsze trzymaliśmy się razem i więzi rodzinne nie rozmywały się. Nasz ojciec był Bogiem. U stóp naszej matki rozpościerało się niebo. A teraz? Teraz ludzie do wszystkiego podchodzą bardzo racjonalnie. Nowe pokolenie jest bardzo inteligentne i praktyczne. Dla nich każdy związek jest jak drabina, po której się wspinają ku poprawieniu swojego bytu. Ale kiedy drabina staje się bezużyteczna, razem z resztą połamanych mebli w domu, starych naczyń, starych ubrań i gazet, ląduje na strychu. Jednakże życie nie wznosi się jak drabina. Życie wzrasta jak drzewo. Rodzice nie są tylko szczeblami w drabinie. Rodzice są duszą czyjegoś życia. Jakiekolwiek drzewo nie byłoby duże, zielone i silne, nie ustoi samo, jeśli obetnie mu się korzenie. Z całym szacunkiem i pokorą pytam dziś, czemu dzieci, dla których szczęścia ojciec wydaje z uśmiechem każdy grosz ze swoich ciężko zarobionych pieniędzy, czemu te dzieci, kiedy ojca wzrok słabnie, wahają się przed dostarczeniem mu światła, jeśli ojciec może pomóc synowi postawić pierwszy krok w jego życiu? To czemu syn nie może być wsparciem dla ojca w kilku ostatnich krokach jego życia? Jaką zbrodnię popełnili rodzice, którzy poświęcili całe życie dla swoich dzieci, że one odpłacają im, przysparzając łez i samotności? Jeśli one nie mogą dać nam ani odrobinę miłości, kto dał im prawo, by wyrywać nam naszą własną miłość?
Co te dzieci sobie myślą? Że bóstwo rodziców, zjednoczone w miłości, mogą rozdzielić i zmusić je do życia w cierpieniu i rozpaczy? Czy w takim dniu jak dziś człowiek nie potrzebuje dzieci? Dzieci być może zapomniały, że to, co jest teraz naszą teraźniejszością, będzie ich teraźniejszością w przyszłości? Że jeśli my jesteśmy starzy dziś, one też się kiedyś zestarzeją. Że pytanie, które my dziś zadajemy, one zadadzą jutro. Co do mnie. Proszę się o mnie nie martwić. Ponieważ jeśli byłem w stanie wychować dzieci, pomóc im zdobyć wykształcenie i niezależność, jestem również w stanie zatroszczyć się o siebie. Nie muszę nikogo o nic prosić, ponieważ mam wyjątkowe szczęście. A mam szczęście, ponieważ życie podarowało mi towarzysza. Który kroczy ze mną, czyniąc moją drogę łatwiejszą. Idąc z którym, moje problemy zawsze się rozwiewają. A tym towarzyszem jest moja żona. Ludzie często się zakochują, jednakże nie okazują tego tak często, jak powinni. Nie chciałbym popełnić też tego błędu. Poja. Bardzo cię kocham. Bardzo. Dziękuję, że ze mną byłaś. Ponieważ jesteś ty, jestem i ja. Jeśli jesteśmy razem, to jest wszystko. Inaczej nie ma nic. Nic. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Przepraszamy. Wybacz nam, prosimy. Tato, prosimy, wybacz nam. Jakby pan postąpił, gdyby opiekun był pana osobistym przeżyciem? Tłumaczenie z angielski Bolle Anna. Tym dzieciom, które nie kochały swoich rodziców. Które nie dały im schronienia. Które nie szanowały ich. Nigdy bym im nie wybaczył. Ponieważ miłość nie ma końca. Ukarałbym je. Wyrzekłbym się ich. Matka zawsze wybacza swoim dzieciom. Czy ty nam wybaczysz? Tak, jako matka, może kiedyś wam wybaczę. Ale jako żona.
Nie mogę wybaczyć łez, które wylał mój mąż. A wy wszyscy jesteście tymi, przez których płakał. Nic więcej nie powiem. Nic więcej dla was nie mam. Nawet przebaczenia. Autograf, please? Można prosić o autograf. समझे बागवान हर घड़ी करे रखवा